Dobrze, mamy pytanie. Czy postrzeganie siebie jako drużyny cały czas może w jakiś sposób pomóc w czasie kłótni? Czy zgadzasz się do prezydenta, że wtedy kłótnie przestają być bitwą? Aha, to jest do Pajkingi. Jeszcze raz przeczytać, bo tak trochę tukałem. Czy postrzeganie siebie jako drużyny może w jakiś sposób pomóc w czasie kłótni, że wtedy nie jesteśmy nastawieni na siebie jak na bitwie? Ja myślę, że to byłoby niesamowite, gdybyśmy mimo tej kłótni potrafili siebie dalej traktować jako drużynę. Właśnie o to chodzi, że jakby w chwili tej kłótni i sporu, no to stajemy się troszkę takimi odrębnymi tutaj jednostkami i jednak każdy próbuje gdzieś tam tą swoją rację przekonać tą drugą osobę do swojej racji. Także myślę, że tutaj jakby ta praca zespołowa ulega niestety osłabieniu. No oczywiście, jeżeli ktoś potrafiłby w ten sposób się kłócić, no to byłoby na pewno niesamowite, ale właśnie jakby o tym powiedziałam, że kłótnia mi się kojarzy z tym polem walki, że po prostu nagle stajemy naprzeciw siebie, jakby nie widzimy siebie jako tej jedności. I myślę, że to jest największy problem. Dobrze, dziękuję. Znajoma stwierdziła kiedyś, że gdyby jej potencjalny mąż raz przypadkowo zdradził ją, to wolałaby nigdy w życiu się o tym nie dowiedzieć i żyć w nieświadomości. Czy taki związek byłby w takiej sytuacji możliwy? Czy te osoby mogłyby tak żyć? Tu nie ma do kogo, może pytanie do małżeństwa. Przepraszam, tu mamy naturalne, nie? Że skierowałem to pytanie. Pani Małgorzata. Moi kochani, myślę, że ile osób, tyle jednak różnych tutaj rozwiązań. Jedna osoba chciałaby o tym wiedzieć, jedna osoba nie chciałaby wiedzieć. Ale ja tutaj sięgnę po... Tutaj jest pisma słowa o wybaczanie, tak? Piotr mówił nie 7, Pan Jezus, a 77 razy. Jeżeli tak sobie wyobrażam to, tak ja to odczuwam, że jeżeli jestem z małżonkiem na dobre i na złe, to przez długie życie, załóżmy 50-60 lat, naprawdę różne rzeczy się zdarzają i czasami się naprawdę w różny sposób ranimy. Nie chcemy tego, my sami jesteśmy poranieni przez życie i czasami całkiem niechcący, a wychodzi kicha czasami, naprawdę. I przyjść, przebaczyć, przeprosić i żałować, tak? Ja mi się wydaje, że jeżeli pragniemy przebaczenia drugiej osoby, to też musimy wyjść z taką... No, naprawdę żałuję tego, tak? I to nie jest łatwe. Tutaj to trzeba już naprawdę tej miłości Chrystusowej. Tutaj trzeba już przejść jakby piętro wyżej. Na takim etapie ludzkim nie możemy, nie potrafimy tej zdrady wybaczyć. Nie da się po ludzku wybaczyć zdrady. Ale jeżeli zaangażujemy w to właśnie też tą miłość Chrystusa, w co jesteśmy wszczepieni, tak? Miłość Chrystusa. Jeżeli będziemy Jego prosić, to wydaje mi się, że taka szczera relacja, ona też do tego doprowadzi, że w pewnym momencie i z tego, nawet z różnych zdrad, to nie musi być tylko zdrada jakoś tam fizyczna, prawda, bo może być na różnych płaszczyznach zdradzeni, ale jesteśmy w stanie myśleć o tym, nawet o jakiejś sytuacji, która pozwoliła nam samego siebie zmienić. Takie pytanie, dlaczego, ja tak bym sobie tak myślę, zadaję, dlaczego ta osoba mnie zdradziła, co ja takiego, jak mogę ja się zmienić, tak, czy ja mogę jakoś coś w sobie, czy ja mogę bardziej się pokochać, czy ja mogę bardziej mieć wartość samą w sobie, tak? Wydaje mi się, że właśnie tutaj miłość Chrystusa tylko pozwoli nam wybaczyć takie różne sytuacje. Jeszcze ojciec Jacek. Ja jeszcze chciałem coś dodać do tego, bo w ostatnim czasie mam takie spotkania, ktoś się podzielił ze mną swoją tragedią życiową, właśnie tego, że ktoś był zdradzany, nastąpił rozwód, ale ta osoba jakby ciągle czeka, że ta druga osoba przyzna się, chce wybaczyć. To nie jest tak, że oni już zrezygnowali z siebie, nie? Że się obiecają, mają dzieci i tak dalej, ale jest jakby walka z tej z jednej strony, bo znam tą historię z jednej strony tylko, tylko kogoś, kto cierpi z tego powodu i szuka i próbuje i tak dalej, więc zdrada. Jeśli będziemy udawać, że jej nie ma, albo nie wiedzieć o tym, można być nieświadomym. Natomiast uważam, że to jest budowanie czegoś no, na kłamstwie tak naprawdę, bo tego się nie da na dłuższą metę gdzieś tam tworzyć, bo jest to kłamstwo. I to, co w zdradzie jest zawsze dla mnie o tyle przerażające, to jest grzech, to jest w ogóle przerażające, ale
że zdrada dotyka nie tylko tych osób, które zgrzeszyły, ale dotyka bardzo szerokiego grona, całych rodzin, jednej, drugiej strony, trzeciej jeszcze, nie? Rozwija coś, po prostu powstaje pęknięcie, to jak taki dzban ładny, nie? Jak grzech zdrady mi się zawsze kojarzy z takim pęknięciem w dzbanie, które można zakleić oczywiście, ale gdzieś to pęknięcie będzie obecne, ale już bardzo trzeba się mocno starać, żeby to pęknięcie się nie pogłębiało z obu stron oczywiście. Nie? Tak jak Gosia mówiła, to jest bardzo trudne wybaczyć z punktu widzenia ludzkiego. Najczęściej, jeśli się dowiadujemy, to mówimy, no to pakuj się i wynoś. A bardzo trudno zawalczyć się tego drugiego człowieka, wybaczyć mu. A naprawdę znam dwa takie małżeństwa, które po wielu latach, zresztą może tutaj też jest Sychar, jest taka wspólnota tych, którzy się modlą o małżonków, którzy odeszli z różnych przyczyn. I ja znam osobiście dwie takie pary, które po wielu latach on wrócił, no prawda, to nie dochodziło, on wrócił i ona mu wybaczyła, ale czekała, aż on wrócił. I to jest, myślę, też moc miłości, o której tutaj mówiliśmy, moc tej relacji, sens tego, żeby właśnie taka ładna z nas para, na zdjęciu, w Photoshopie, wszystko pięknie, no ale właśnie przychodzą te momenty, których na Photoshopie nie widać. To czarno-biało, powiedzmy sobie, odbitka tego zdjęcia, gdzie trzeba też popatrzeć na drugą osobę troszeczkę szerzej, żeby popełnić błąd. Każdy z nas może popełnić błąd. To są oczywiście trudne tematy i o nich trzeba rozmawiać, nie można zostać z nimi samymi. Dlatego jeśli by wam się gdzieś przytrafiło albo komuś, kogo znacie, doradźcie, żeby lepiej poszedł i z kimś porozmawiał, bo naprawdę to dużo daje taka rozmowa, poszukiwanie, ale już nie samemu, po omacku gdzieś, ale ktoś w domu potrafi też pokazać i pomóc. Dziękujemy. Pytanie do pana Rafała. Czy sytuacja, w której jedna z osób wywołuje kłótnię, a druga zachowuje spokój, można uznać za próbę? Ale próbę czego? Kto zadał to pytanie? Żartuję. Tak, słuchajcie, pewnie tak, ale próbę czego? To pewnie byłaby kwestia do mojej żony, tak naprawdę mistrzyni od temperamentów, zestawień, tych wszystkich rzeczy, kto, jakie, gdzie. Ja może odniósłbym się do takiego naszego doświadczenia tej rzeczywistości. Jak mamy ten kryzys i mamy ten konflikt, coś się dzieje nie tak, to moja lepsza połowa ma natychmiastową potrzebę rozwiązywania tego już. Dla mnie wtedy to jest żona tak na gołe klaty, czyli ta część jest dla mnie zrozumiała i nawet miła, ale nie bardzo właśnie pozwala mi się rozbierać wtedy. Musi być już, natychmiast, wyjaśnijmy to. Ja wiem, że to się skończy krwią, aferą, więc ja muszę poczekać, ja muszę przemyśleć. Ja potrzebuję dwóch dni, dnia, to zależy jeszcze jak to tam, jaka rzecz, ale wiecie, żeby nie powiedzieć czegoś, czego będę żałował, bo jak już powiem, to tak kobyłka u płotu i koniec. Nie kończę już, bo trzeba wyjaśnić. Czasem to jest jakaś taka próba, tak? Bo ja próbuję poczekać, Gosia próbuje rozwiązać natychmiast. Próbujemy się, różnie to się kończy, tak? Ale pewnie nie o to chodziło w tej próbie i w tym pytaniu. Tak patrzę, kto tutaj tak patrzy, czy pan dobrze wyjaśnił, ale nie jestem w stanie określić, bo jesteś na przerwę. Ale mamy kolejne pytanie do małżeństwa. Czy w państwa małżeństwie była i jest ważna relacja z Bogiem oraz przy wychowywaniu córki? No ja sobie tak myślę, że w pewnym momencie i na pewnym etapie życia naszego, gdyby nie Pan Bóg, to myślę, że dzisiaj by nie siedzielibyśmy. Przyszedł taki moment, że faktycznie myślałam sobie, chyba spakuję walizki i pójdę. Ja jestem, słuchajcie, w ogniu kąpana i już natychmiast rozwiązuję i tak dalej, a chłop potrzebuje posiedzieć trochę w jaskini i jest to całkiem zrozumiane. Ale ja po prostu pod tą jaskinią, jak ten wilk, wyłaś, a gdzie tak długo tam siedzisz, już 5 minut dłużej. I potrafiłam po prostu, no nieźle, samą zadymę robić na drągu, nie dałam w ogóle głowu złapać oddechu. Bo tak walczyłam o tą relację i zobaczcie, co z tego wyszło, tak? O nią walczyłam, że w pewnym momencie stwierdziłam, że spakuję walizki i pójdę. I wiecie, co zrobiłam? Spakowałam walizkę, to były wakacje, dzieci akurat nie było w domu, wyjechały wszystkie. I gdzie pojechałam? Do księży. Pojechałam, żeby mnie... Wiecie, co mi księża zrobili? A ksiądz taki... Ja młoda żona, nie? Taka... Nie, że księdza, ja odeszłam się z domu, to była
uspokój się dziecko. Parę słów tam ze mną zagadał. Ja się już uspokoiłam, nie? A on mówi, no ale to przecież to kobieto, no weź, bierz tą łańskę, wracaj do domu, nie? I ja, no właśnie! Na kogo my trafimy w tym kryzysie? Bo jeżeli bym trafiła na jakąś swoją nawiedzoną przyjaciółkę, w cudzysłowie, która powiedziała, dobrze zrobiłaś, trzeba było odejść od chłopa, z nim się nie da trzymać, on tam siedzi w tej jaskini, on cię w ogóle nie słuchał, cię nie szanuje, i wtedy sobie, o, ma rację, ja nigdzie nie wracam. Teraz zobaczcie, gdzie pójść, jak się przeżywa taką sytuację. Właśnie do takich osób, które wiemy, że chcą naszego dobra. I dzięki Bogu ja wróciłam i żyję z mężem następne 20 lat. Przechodzimy do kolejnego pytania. Nie odpuszczę niestety. Religijności, słuchajcie, religijności co nie odpuszczę, ale to tylko dlatego, że mam konika hopla wyciągać facetów spod chóru do pierwszych ław. Ta religijność w związku zależy w bardzo dużej mierze od chłopa. Teraz będzie niepopularnie, ale ołtarz w prezbiterium zawsze było miejsce dla facetów. Daliśmy się wypchnąć pod chór. Księżom też jest wygodnie, bo tam dziewczyny z przodu siedzą, się uśmiechają, tak, rozumiemy, śpiewają. Jemu jest łatwo mówić kazanie, bo ona wygląda, jakby rozumiała. Do tego chłopa trzeba się sprężyć, żeby go przekonać i go zapalić, wiecie, waleczne serce, to księżom musiał się trochę sprężyć. To nie jest takie łatwe, nie? A myśmy z wygody dali się wypchnąć pod ten chór, stoimy tam z tyłu. Uprawiamy coś takiego, jak to tak ojciec Karaczkowskiego księdza. Mówił, że religijność kucaną. Faceci często kucają tam z tyłu pod tym chórem. Ja zresztą w ogóle jak sobie uświadomiłem kiedyś, słuchajcie, czemu dzieci nie lubią chodzić do kościoła, jakie to jest dla nich traumatyczne przeżycie, że to jest tak, że tato zabiera dziecko, bo wygodniej temu dziecku, pod chór, stoją z tyłu i dziecko przez 45 minut, jak jest szybki ksiądz, przez 45 minut stoi z tyłu, nie widzi nic, tylko tył ławek, ewentualnie na wysokości kolan, w życiu nie pójdzie do kościoła, bo mu się nic dobrego tam nie kojarzy, nie? Rolą faceta, bo kobietki chcą, one czują, one muszą, one nie wiedzą co, ale bardzo muszą. One tak strasznie muszą i mówią, musimy żyć dobrze, musimy fajnie, powinniśmy iść. Facet powinien to zrobić, no i tyle. Ona bardzo chce, a gość mówi, słuchajcie, jak ona ma się użerać z dziećmi i opowiadać, że bo dzieci krzyczą, nudno. Prawda jest nudna, ja też się nudzę często w kościele, nie rozumiem wszystkiego, ale biorę dzieci idę. Tak, rozumiem, szanuję twoje zdanie, wiem, że jest ciężko, pocierpimy razem i teraz się nie. To jest rola faceta, słuchajcie. Iść do pierwszych ławek, patrzeć, co się tam dzieje, dzieciom pokazywać, nie kolana z tyłu pod chórem. Tu ja bardzo często też opowiadam o tej rzeczywistości takiej znajomego ojca, który prowadził rekolekcje tam w takim miasteczku i mówi, wychodzę sobie na spacer, odpocząć, spotykam matkę z dzieckiem, małe dziecko przychodzi i mówi, ja ciebie znam. Mówi, świetnie, rewelacja, nie dość, że do kościoła chodzą, to jeszcze tam dziecko coś widziało, a skąd mnie znasz? No z kościoła, o, świetnie, a co ja tam w tym kościele? A ty jesteś ten, co te garki myje. Słuchajcie, na początku dla dziecka to tak będzie, ale właśnie to jest rola faceta, żeby go zatargać do pierwszej ławki, żeby dziecko widziało, jak się garki myje. To jest ostatnie faceta. Nie przeżyje tego pod górę. Nie da się. Mama też nie zaprowadzi, bo mama się jednak wstydziła do pierwszej ławki usiąść, co koleżanki powiedzą, czy ona ma tam kolbankę, czy nie ma, czy ładną torebkę, czy ona się uczy gdzieś tam. Facet powinien iść, ja do pierwszej, to może przesadzam, ale do trzeciej, do czwartej. Ja już nie mówię o takim ideale, jak facet idzie i czyta. Mamy takie msze dla mężczyzn. Dla mężczyzn, że przychodzą faceci, i to jest też takie bogactwo niesamowite, dziadek, ojciec i wnuczek. I czytają razem i to jest właśnie nie za gdzieś tam pod chórem i za ławkami, tylko taki mały, który ma 2 lata i trzyma tatę za kolana i on potem mówi, że czytałem razem z tatą. Guzik tam czytał, nie wiem, tam mógł, go nie było widać, ale szli czytali, czy tam nie są tam buki. To jest rola faceta, religijność w związku, tak, nie dajmy sobie tego zabierać, bierzemy się za robotę, idziemy pod ołtarz. Ważna jest religijność, może jest. Dziękuję. Dla pani Małgorzaty pytanie, jakimi postawami bądź zachowaniami pani mąż zapracował na bezgraniczne zaufanie? Patrzę, mam tu jeszcze czasu? 5 minut, czyli jeszcze... Ja słuchajcie, tak zawsze mówię, że z zapałem to choćby jak zjeżdżam w betoniarce, ale wytrzymam. Kochani, to jest taka rzecz, ja zawsze mówię, choćbym się nie wiadomo jak z Rafałem pokłóciła, nie wiem. Można ktoś z zewnątrz powiedzieć, ale się pożarli. Jeden telefon,
i on jest. Ja nawet sobie myślę tak, jakbyśmy się nawet rozstali. Ty chyba do niego dzwoni, on przybywa i robi to, co trzeba. To jest właśnie, to jest to. Nie wiem. Właśnie codzienną postawą, tym, że jeżeli go o coś prosimy, córki na przykład, ja też widzę dzieci. Dzieci wolą iść na przykład do Rafała załatwić sprawę niż do mnie. Bo jestem rozszczepana. Ja załatwię. Ja za 10 minut już nie pamiętam, co miałam załatwić. Jak sobie nie zapisujecie dysk przenośny na ręce, bo już zapominam wszystko. No kurczę. A chłopiec coś powie, ja też się przekonałam o takiej rzeczy. Jeżeli Rafał coś mówi, to znaczy tak, jak mówi. Jak ja coś mówię, to ja czasami coś mówię i się dopiero zastanawiam, jak mówię. Myślę, co ja chciałam powiedzieć, a może do jakiegoś wniosku dojdę. Jak otwieram buzię, to nie wiem do końca, gdzie dojdę. A on wie, że jak otworzy buzię, to on wie, gdzie zaczął i gdzie dojdzie. I się tego trzyma. Nawet mnie to czasami denerwuje, nie? Bo jak powiedział, to nawet bym chciała go urobić jakoś, jakbyś sobie zmienił zdanie. Już teraz po tylu latach wiem, dobra, już nie będę. Wiem, że powiedział, że nie, no to czyli nie. Że powiedział tak, to znaczy tak. Ale tak samo wiem, że jak powiedział w dniu ślubu tak, że chce być ze mną i wierzę, ja mu w to wierzę, że on chce i będzie. Nawet jak będę łysa, bezdętna, nie wiem, jakakolwiek tam. Kolejne pytanie tutaj do małżeństwa, bo korzystamy z tego bogactwa, państwa obecności. Wolność w związku. Jakie są granice, których nigdy nie można przekroczyć i czy można żyć ze sobą, a jednak osobno? Nie wiem, bo nigdy ich nie przekroczyłem. Nie wiem, może taki przykład z życia znowu, bo wolność w związku, na przykład to, z czym się mierzymy bardzo często w klubie ojcowskim, brak wolności dla ojców polegający na tym na przykład, że nie mogą zabierać dzieci na spacer. Taka prozaiczna kwestia. Ja rozumiem, że można chodzić o jakieś takie wolności niesamowite, czy można jeździć na delegację, czy można z kolegami 3 dni pod rząd piwo pić i nie wracać do domu. Nie wiem, jak bardzo skrajne. A ja wam powiem właśnie o takiej ciekawostkach, że zdarzają się takie związki, takie małżeństwa, gdzie nie wolno na przykład chłopu wyjść na spacer z dziećmi. On to źle zrobi. I jest problem, chodź jedziemy chłopie na imprezę do lasu, tam w sensie weźmiemy dzieci, ja nie mogę. A dlaczego? Bo moje dziecko będzie chore, żona powiedziała i ona mnie nie puści, bo ja się przebiorę, bo ja nie nakarmię, bo ona się nie załatwi tak jak trzeba i nie zje tyle co trzeba. No to jest problem, tak? Takiej wolności w podstawowych rzeczach, które my byśmy chcieli robić, ale nie możemy, nie? Tak to potrafi gdzieś tam być. Więc nawet nie musimy jakichś nie wiadomo skrajnych rzeczy sięgać, a czasem nas gdzieś to w takich drobnych sprawach dopadnie. Znaczy ja tak sobie myślę, że u nas chyba taką granicą wolności jest miłość. Jeżeli wiemy, co lubimy, jacy jesteśmy, ja nie robię rzeczy, które wiem, że Rafałowi sprawiłyby przykrość, tak? Ja nie idę tam, gdzie wiem, że on nie chciałby, żeby... Ja już po prostu już teraz wiem te rzeczy, tak samo on. A generalnie tak na co dzień to naprawdę mamy bardzo dużo, dajemy sobie takiej wolności. Ja na przykład, Rafał bez problemu, dziewczyno, idź się z relaksu, idź z koleżankami, idźcie gdzieś, wyjedźcie gdzieś. Rafał w zasadzie prosi mnie często, żebym ja coś zrobiła dla siebie. Więc myślę, że to jest też takie niesamowite. On widzi, że ja to potrzebuję. Ja jeszcze tego nie wiem, że ja potrzebuję, ale już jestem tak spięta jak agrafka, to on też mówi, kurczę, kobieto, no idź już wreszcie, się zrelaksuj, nie? Nawet nie pyta, gdzie? Zawsze się śmieją tak, a jak jakiś mężczyzna już spotka i co będzie Rafał? Rafał mówi, niech się sam broni. Jeszcze jedno pytanie, może się odpowiadać. Czy są jakieś sprawdzone sposoby na opanowanie emocji w czasie kłótni? I to jest pytanie do pani Kingi i do małżeństwa. Także jeszcze tak 3 zdanka, każdy. Może najpierw oddam głos tym, którzy jeśli pobudzili raz. To najpierw państwo. Często mówimy narzeczonym, że takim sprawdzonym sposobem to jest jakieś tam to poczucie humoru i rozwiązywanie takich problemów, no, przez jakieś mechanizmy, rzeczy, odzywki takie wypróbowane. U nas na przykład funkcjonowało to na takiej zasadzie, że wiecie, taka opowieść, często dziewczyny to stosują, nie wystarczy, żebyś mnie przytulił i już by nie było problemu. Proszę, nie da się przytulić, to w tym momencie, przynajmniej ona cię obczy wydrapie, bo w zagryzie, tętnicę, wiesz, ona tak mówi, że przytul i to wszystko minie, ale jak podejść, nie? Drugą stronę oczywiście to też działa, że emocje są takie, że on może nam bluzgać i powiedzieć, jak jest
straszne rzeczy i słowa, więc my bardzo szybko u siebie wypraktykowaliśmy w momencie docierania się, teraz to już jest rzadziej, ale w momencie docierania się nie jestem w stanie podejść i przytulić, bo bym udusił. Ona nie jest w stanie podejść i nie wiadomo czego zrobić, bo też byłby problem, więc w takim momencie największego szału, ten, który pomyślał, złapał jakąś refleksję, gdzieś tam zamepli, żeśmy taką fałkę sobie pokazywali. Nie? I to był taki znak, że znak pokoju, drobnej wiktorii, ale wiecie, taki solidarność nam się odzywała, tam lata. No. W każdym bądź razie, wiecie, bywało tak, że wystarczyło nam na tyle siły. Ciężko by było się przytulić, ciężko by było powiedzieć, dobra, ja cię to teraz przepraszam i tam całe opowieści. Ale nieraz wystarczyło siły na to, żeby sobie coś pokazać, żeby sobie zażartować, dać jakiś taki sygnał. To była taka metoda do upustu ciśnienia i dobra, zaczynamy na nowo, tak, próbujemy jeszcze raz. Więc dobry żart, dobre zachowanie, jakiś taki mechanizm potrafi czasami zwentylować to napięcie, które jest strasznie wielkie, tak, w tym momencie. Ale to też jest tak, że musimy sobie wypracować coś swojego. Ja też jestem taką dużą zwolenniczką właśnie terapii z ciałem i ogólnie takiego przyglądywania się swojemu ciału. I myślę, że podczas takiej kłótni bardzo ważne jest to, żebyśmy obserwowali po prostu, jak nasze ciało reaguje i przede wszystkim na co reaguje. Czyli żebyśmy potrafili wychwytywać te bodźce, które na przykład w nas mogą powodować jakieś napięcie. Albo żebyśmy potrafili wychwytywać to, co nas najbardziej jakby rani. I żebyśmy też później jakby w takiej informacji zwrotnej potrafili tej osobie powiedzieć, co tak naprawdę nas najbardziej zabolało, prawda? I ważne jest, jak już te emocje chłoną, jak już troszkę to napięcie zostanie rozładowane, powiedzieć, że na przykład było to dla nas bardzo przykre i chcielibyśmy w przyszłości uniknąć takiej kłótni czy takiego sprawienia sobie przykrości. Także najważniejsze jest obserwowanie właśnie to, jakby co może nas zdenerwować, to co może nas wyprowadzić z równowagi, to co w jakiś sposób może zaburzyć naszą taką równowagę i tą psychiczną, i tą cielesną. Dziękuję, oddajemy głos do studia. Dziękuję bardzo. Także ja chciałem jeszcze a propos tych strat, kiedy słyszałem o takiej sytuacji, kiedy mąż wrócił z pracy. Żona oczywiście spóźniony przez korki, żona sprawdza tam jego płaszcz, koszulę, szuka dowodów zdrady, nie znalazła nic, odwraca się i mówi: wiesz co, Rysiek, ty to już nawet łysy nie przepuścisz. Także ja bardzo serdecznie dziękuję. Panie Rafale, panu chyba tak najbardziej dziękuję, bo pan mi uświadomił, dlaczego u nas ojciec na mszach akademickich tak mówi tak piękne kazania, bo w pierwszych ławkach ciągle siedzą te same dziewczyny. I to jest tak. Dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia do panelu dyskusyjnego. Tobie, panie Maćku, dziękuję za prowadzenie go. Wam wszystkim za przybycie na dzisiejsze Laboratorium Miłości. Za wczoraj, że byliście, zapraszamy do odwiedzania naszej strony Laboratorium Miłości. Za niedługo pojawią się tam zdjęcia. Na Facebooku też będą. Dziękuję bardzo i tegoroczne Laboratorium Miłości mogę uważać za zakończone z dobrymi owocami. Tak.